A zwierzęta, zamiast na siebie polować, bawiły się ze sobą. Tak magiczny, że nasi bohaterowie nie zauważyli, że przed nimi pojawiła się... Kim jesteście? Ja to nie wiem. Ja to wiem, ale ci nie powiem. Wy pierwsi mówcie. Mówcie. No, dzień dobry. Jesteśmy podróżnikami z innej planety. No, jesteśmy. Podróżnikami, którzy czegoś szukają. Mm-hmm. No właśnie, czego my szukamy? Czegoś bardzo ważnego. Bardzo. A może znajdziecie w tych naszych książkach? Książki są bardzo mądre i wszystko wiedzą. Hmm. Książki? No i to już od dawna nie używamy książek. My teraz używamy internetu. Internetu? A ten internet to jakiś ważny gość? No ważny, ważny, bardzo ważny. I wszystko wie. Wszystko. Możesz mu zadać dowolne pytanie, ona nie odpowie. Ha! To jak się nazywa mój przyjaciel? Ładny kwiat z cebulą. Kwiat z cebulą, cebulowate, liniowate, 120 gatunków na ziemi. Mówią na niego tulipan, ewentualnie tutupan. Słyszałeś to? Słyszeliście to? Pan tutupan. Nie no, że rzeczywiście dziwny gość ten wasz internet. Teraz na poważnie. Teraz ja chcę wiedzieć, jak się nazywam i skąd pochodzę. Ona cię pyta, jak się nazywa i skąd pochodzę. Zapadła długa i przenikliwa cisza. No nie za mądry ten twój internet. Nic nie wie, bo milczy. No wie, tylko trzeba mu wpisać słowa klucze. Na co głowa zaczęła się dwoić i troić, aż wymyśliła. Ja ostro się znalazła. Nie ma takiego statku jak my. To może ma skrzydła? Może ma. To na przykład mogą być skrzydła? Jak ma skrzydła? To może jest takiem? Takiem, takiem, awes. Zmiennocieplne, stałocieplne, zmiennocieplne, stałocieplne istoty żyjące na planecie Ziemia. 120 gatunków, najmniejszy kaliber, największy strój. Skrzydeł. Wiecie, zawsze chciałam latać, ale nigdy mi się to nie udało. Może teraz się uda, co? Ten dzień. Dzisiaj. Uwaga! Wychodzę na 227, uwaga! Dziewczynka zasmuciła się. Tulipan próbował ją pocieszyć, rozsiewając przepiękny wiosenny zapach. Ale jego druga natura od czasu do czasu brała górę i wskakiwał, wystawiając cebulę. A dziewczynka płakała i płakała tak głośno, że nasze czarownice zdecydowały się coś z tym zrobić. Nauczył Red Garlic, jak robić bańki mydlane.
nadmiaru wody! Satobi! Satobi i! To może jest rybą? Ryba. Zmiennocieplna istota żyjąca na kuli ziemskiej. 128 tysięcy gatunków. Ryba używa skrzeli do oddychania. Nie, tam. Nie jestem rybą. Ja czytałam książkę. Ryby nic nie mówią. A ja ciągle gadam. Nie jestem rybą. Ale coś dziwnego się dzieje. Wszędzie pełno bąbelków. A ja nie mam skrzeli i nie potrafię długo oddychać pod wodą, a tym bardziej pływać. Pomożcie! Help! Pomożcie! Help! Teraz nasze czarownice zdecydowały się ratować naszych bohaterów. Potrzebują balonu, które pozwolą im się unieść do góry. A w tym czasie astronautka unosiła się powyżej całego sytuacji i rozważała. Nie jest ptakiem, nie jest rybą, nie fruwa, nie pływa. Nie ryba, nie ptak, nie siak, nie ptak, nie siak, nie krak, nie krak, nie krak. A ty jak się czujesz? Psik! Właśnie przyziębiłem. Potrzebujesz troszkę słońca. Kącek i herbatki malinowe. Tulipany nie piją żadnych herbatek malinowych. Tulipany się nie przeziębiają. Psik! To prawda, nie przeziębiają się. Dajmy może troszkę